jechaliśmy. Może nie widać? Taki trip. A to nasz szałasy. Kaśka i nasz staw. Cygany. Dobra, teraz taki wałek, że dopiero co wchodzimy do pokoju. To jest nasz neighborhood. Morza kurwa nie widać. Kurwa. Mhm. Takie karawany są bardzo popularne w Anglii. Możesz sobie sam kupić, nawet za nim zamieszkać. Jako twój normalny dom albo holiday dom. I z tego co tu się ogłaszają, to za 17 koła jest twój. W Polsce tego nie widzę, żeby to było popularne. I tak właśnie wygląda to. Tutaj Kasia. Kasia robi grilla w piekarniku. Grill w piekarniku, bo jest 10 stopni ciepła. To jest living room. Fajnie, że jest kominek, bo w sumie ciepło od niego. Można nawet w zimie przyjechać. Sypialnia number one. Wygląda jak kajuta w Kriusie. Sypialnia number two. Miejsce, gdzie król chodzi piechotą. Oczywiście sznurek musi być. Safety first. I tutaj dla małżonków eleganckie łóżko. No to co? Osiedliliśmy się już. Rozpakowaliśmy wszystko. Jesteśmy settled. I za przeproszeniem pizdzi. Proszę przedstawić. Pokaż. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja jestem youtuberem. Przyszłem zjeść wszystkie orzeszki. Ej, to dosyć proszę szkubieszka. Bida tu na stole. Wiesz co, jak ja się napiję alkohol, to... Słuchaj, powiedz mi coś więcej o tej kamerze. Znalazłam coś ładnego. Typowy angielski stary domek. Przerobiony na restaurację najprawdopodobniej, ale wygląda sobie. Idziemy teraz na surfing. Warunki trochę kiepskie, 2-3 metry fale. To jest niedobry łowóz. O, proszę. We are in Proud Surf Academy. Wyczamy wetsuity. Auto pięknie stoi. Udaje, że jest sportowe. Woda 10 stopni, więc perfekt. Że Kasia, surfer, proszę tutaj. To jest jak założyć strój surferski tył do przodu, kurde. Pierwszy raz w tym roku surfujemy. Na razie na Croyd Beach. Mamy i moje krótkie rąsie. Mam za krótkie dłonie, patrzcie. Te dłonie to są dłonie doręcznych. To są dłonie doręcznych robótek, nie do noszenia takich ciężkich rzeczy jak surfboard. Wideoblog. Przerwa na siku. Żartowałem. Jest zajebiście. Fale są ok. Czekamy na znajomych.
USA. Surferski grill. Okej. Okay. Czekamy na znajomych. O, tam od męża. A to kiedy żeś nazrywał? Krzyczała na mnie, bo się spóźniłem na telefon. Aż teraz ja jestem ten gorszy. Po co się chwaliłaś? Kurde bele. Ja jestem ten gorszy. Mieliśmy tutaj zacnie dwie noce. Pogoda była coś ta dzisiaj. Nie za ciepło, nie za zimno. Szczerze, jeśli chcecie odpocząć na weekendzie, będąc w Anglii, to nie jest najgorszy pomysł.